Dzień dobry moi drodzy, witajcie w Road to Vostok, czyli gra stworzona przez fińskiego żołnierza, który stał na granicy pomiędzy Rosją a Finlandią. Gra jest stworzona przez jedną osobę i zapowiada się naprawdę mega ciekawie. Jest to survival, który wzorował się takimi grami jak Stalker czy Escape from Tarkov, który jest taki bardziej w sumie urealniony, urzeczywistniony i ma on przedstawiać w sumie życie takiego żołnierza na granicy, który jej broni. Ogólnie gra się zaczyna od wprowadzenia tutaj do takiego jakby samouczka. Gra jest aktualnie w trybie demo, każdy może ją pobrać za darmo, każdy sobie ją może przetestować. Tutaj mamy jakąś taką jeszcze strefę ewakuacyjną, mamy tutaj jakieś labirynty, ale to mnie aktualnie nie interesuje. Mamy tutaj strzelnicę, gra ogólnie jest naprawdę w początkowej fazie, ale jeżeli chodzi o optymalizację, działa ona idealnie. Już wam tutaj kamerę przedstawiam, żebyście wszystkie statystyki widzieli. Mamy tutaj przywitanie. Jest to pierwsze demo, które pokazuje jakby wstępną mechanikę tej gierki, jak i również to, jak ta gra aktualnie wygląda, która nam pokazuje, jak ona się nam tutaj, moi drodzy, prezentuje w tym czasie, że to nie są tylko i wyłącznie jakieś filmiki prerenderowane, tylko ta gra już istnieje. Road to Vostok jest aktualnie produkowany przez jednego solo dewelopera z Finlandii. To jest właśnie ten żołnierz. Miłej zabawy z testowania demo, ok. Można to nagrywać, streamować i montować z tego filmy. Tutaj mamy przedstawienie naszych controlsów, to mnie aktualnie nie interesuje. Containers, czyli skrzynie, w których możemy znaleźć loot. Tak wygląda nasz ekwipunek w tej grze. Skrzynie możemy otwierać scrollem i tutaj w każdym coś się, w każdej skrzynie, w każdym miejscu powinno się coś znajdować. Itemy. Wszystkie itemy możemy lucić sobie i podnosić, które tam znajdziemy. Mamy demo itemy aktualnie, więc moi drodzy, na razie to jeszcze jest faza początkowa, nic nie jest tutaj przygotowanego, ale tak mniej więcej się prezentują tutaj itemki, które będziemy mogli mieć. Można tutaj podnieść sobie, oddalić to, można przesunąć tutaj tą naszą puszkę na przykład i tak to mniej więcej się prezentuje. Bronie, mamy przygotowanych tutaj kilka broni, mamy tutaj G9, mamy M5, MP5, M4, K416, RK362, RM870 czy na przykład SA85. Broni możemy sobie podnieść bodajże chyba wszystkie. Dokładnie, więc broni możemy podnieść sobie wszystkie i sobie będziemy te givery tutaj testować. Pod klawiszem 4 można zmienić tutaj światło, 4 i 6 bodajże. Widziałem tam w controlsach wcześniej, że też sobie ludzie zobaczyć, jak to wygląda w innej grafice. Jakby mamy tutaj do zmiany kilka rzeczy. AI, czyli AI zawodnicy, którzy się nam respią na mapie w losowych momentach. No i tak to właśnie tutaj wygląda. Sztuczna inteligencja nimi steruje, to są nasze bocisze. Nie jest to jakoś idealnie jeszcze zrobione, ale ale działa. Czy chcę spawnera? Tak, chcę, żeby się spawniły te potwory. Tutaj mam takie ustawienia, jakby, że możemy jeszcze ustawić porę dnia, porę jaką chcemy grać. Ja to aktualnie mam ustawienia standardowe, jakie były w grze. No i tutaj oczywiście oczekuję ziomek na feedback, jeżeli chodzi o to demo. No i co do takich informacji roadmapowych, 3. kwartał 2022, czyli ta gra została wypuszczona i pokazuje tutaj pierwsze wrażenie, jak to wygląda, czyli taka mechanika, pokazanie mechaniki gry. To jest te publiczne demo 1. Publiczne demo 2 pojawi się w 3. kwartale 2023 roku. I już będzie tutaj mieć więcej zapętlony gameplay, czyli będziemy mogli coś więcej w tej grze porobić. Na razie nie spodziewajcie się odcinków z tej gry, bo to jest tylko czysto pokazowy dzisiaj materiał. No i tam już będziemy mieli, moi drodzy, w tym kwarcie powiększoną mapę, będziemy mieli opcję domków, więc coś tam już będzie można sobie pokpinić. Early Access na Steamie później się pojawi, czyli wstępna gra, gdzie będziemy mogli sobie już naprawdę w to fajnie pograć. No i pełne wydanie, czyli multiplayer i, moi drodzy, czy jakiś co-op i duże mapy, które będą tą grę rozwijać. Dobra, my w tym momencie możemy się udać do demo transition, czyli do przedstawienia tej gry jakby z tego frontu, jak ona aktualnie wygląda. No i jesteśmy jakby w mieście Tervetuloa, czyli to jest jakieś tam miasteczko. Mamy tutaj przystaneczek, mamy tutaj jakieś domki, które możemy lucić. Obok takich domków znajdują się też tutaj kosze na śmieci, jak widzicie, z różnymi itemami. Ja tego podnosić aktualnie nie muszę, bo nie ma co z tym robić, jakby nie są to bronie, nie jest to amunicja, nie są to jakieś rzeczy do kraftowania, ale będziemy mieli tutaj system kraftu.
będziemy mieli jakby też system postaci, czyli krwawienie, ból, czy jakieś delirki, czy jakieś takie hipotermie, różne rzeczy, czyli to jest taki symulator życia trochę takiego żołnierza, mniej więcej tak to tutaj wygląda. Będziemy musieli sobie załatwić jedzenie, będziemy musieli sobie skraftować bronię, będziemy sobie musieli tutaj przygotować swoje schronienie, ogrzać się. No wygląda to, ludzie, naprawdę mega, mega dobrze, nie? Ale czy to pójdzie w dobrą stronę, czy jedna osoba poradzi sobie z zrobieniem tak dużej produkcji? Trudno wyczuć na tą chwilę. Jeżeli chodzi o grę, mechanika, ogólnie strzelanie aktualnie to jest taka trochę plastikowa. Coś działa, coś można postrzelać, coś można tutaj sobie pocelować, ale nie jest to jakieś, wiecie, zaawansowane na razie. No tak, recoil delikatny jest, ale tego do końca nie czuć. Spróbujmy też inną brońkę na przykład wyciągnąć. Coś takiego. Jakoś to tam sobie działa, nie? Jakoś to tam sobie działa. Zobaczymy, jak AI będzie na to reagowało. Mamy tutaj snajperę też. Spróbujmy snajperkę i jako drugą broń weźmy sobie pistolet. Pistolecik. Typowy piwpacz z gierek znany. I snajpera. Zauważyłem też, że mapa jest podzielona na kilka segmentów, czyli będziemy sobie przechodzić między miastami. Mamy tutaj takie demo transition i przejścia. Ja aktualnie, jak to wejdę, to mnie przeniesie na miejsce, w którym się respiliśmy, a jest gość. O kurczę, snajpera to jest jeden strzał tylko. Popatrzmy, popatrzmy. Ja go tu trafić nie mogę. Okej, więc hitboxy, ludzie, są jeszcze do naprawienia, widzę. Ale pistolet działa idealnie, nie? Z pistoletu tutaj one shot i gościa mamy położonego. Snajperka była taka, no, wadliwa delikatnie. Dobra, tu jest kolejny ziomo. Mogę go przelucić, okej. Tylko, on mnie delikatnie obił, HP nam spadło do 25, nie? Czy to HP mogę jakoś odnowić? Wody nam się odnawia, ale czy HP mogę jakoś odnowić? Transfer name, drop, destroy, place, mogę to położyć gdzieś, ale czy ja w tym momencie mogę sobie odnowić swoje życie? Okej, mogę zniszczyć broń. Użyj. No, klikam użycie tych itemów, ale one mi się w ogóle tutaj jakby nie używają, nie? Czy jak to mogę teraz odłożyć? Czekajcie. Rarity. Okej, G. Klawiszem G możemy to odkładać. Mamy tutaj M4, więc sobie tą M4 przetestuję. Czekajcie, muszę dać use. No, jest ta gra, ludzie, jeszcze taka trochę, widzicie, w stanie takim początkowym, nie? Tutaj daję transfer, może tak to zadziała. Use. Weźmy sobie tą M-kę. Wyciągnijmy ją i możemy z niej strzelać. Dobra, działa to. Ale problem jest, że nie możemy używać tej rzeczy, które by nas mogły na przykład leczyć, nie? Więc nasze HP teraz spadło do 25%. I nie wiem, co dalej mogę zrobić, aby się uleczyć. Lucić przeciwniku będzie można. Każdego fraga zdobytego można tutaj sobie sprawdzić. Tylko aktualnie to tak wygląda, że one mają tylko te niebieskie itemy, z którymi nic nie można zrobić. Gra jest naprawdę w mocno początkowej fazie. No i padliśmy. I tak aktualnie wygląda. Po padnięciu pojawiamy się dalej tutaj na bazie, dalej się tutaj respimy. Zobaczmy tutaj sobie tutaj tą pompę jeszcze. Dajemy sobie jeszcze shotguna, jak się zrespiliśmy tutaj na tym jakby demo transition na tej naszej strzelnicy. Zobaczymy, jak tutaj będzie to działało. I ciekawe, jaki będzie system, jeżeli będziemy padać później, grając w tej takiej fazie finalnej. Czy będziemy tracić wszystko, czy będziemy również się respić na tej strzelnicy bez żadnych itemów, będziemy mogli odnaleźć swojego trupa i zawalczyć o niego, czy jak to będzie zrobione, nie? Na mapie też ma być system bossów, czyli coś zwanego ze Starkowa. I ta gra, powiem wam szczerze, że ma naprawdę duży potencjał. Gdyby ta gra jeszcze działała tak samo jak, gdyby Tarkov działał tak samo jak ta gra i był identycznie zoptymalizowany, no powiedzmy na to, że Tarkov działa dużo lepiej, jeżeli chodzi o motywy związane właśnie z mechaniką czy takimi rzeczami, tylko za Tarkovem stoi całe studio. I gdyby Tarkov był tak zoptymalizowany jak to, to byłoby, ludzie, naprawdę mega, mega sztos. Ogólnie w ostatnim czasie miałem też okazję zagrać na komputerze najwyższej klasy, gdzie taki sprzęt kosztuje no około 20 tysięcy. Ja taki sam sprzęt planuję w najbliższym czasie sobie złożyć do użytku prywatnego. I powiem wam, że ten Tarkov działał całkiem inaczej. To była w ogóle całkiem inna gra i całkowicie inne odczucie z gry, mimo tego, że ten komputer, który mam, nie należy do słabych komputerów. Ta gra na takiej maszynie różnicę już tutaj nam
pokazuje, jaka jest, nie? I za niedługo może takie materiały właśnie, może na pewno pojawiał się z mocniejszych gierek, które sobie tutaj będziemy sprawdzać pod różnym obciążeniem. Dobra, jest tam ziomo, którego bym zapakował z tej pompy, tylko czy... Ja go właśnie Okej, padła mi bateria... padła mi bateria w kamerze i też zostaje tutaj obijany przez jakiegoś innego zioma. Nie mogę nic zrobić, bo nie mam innej broni. Kurczę, ta gra jest troszkę sztywna. Brakuje tej apteczek, nie? Gdyby były apteczki, to moglibyśmy się już naprawdę nawet z tymi botami troszkę tutaj pobawić. Dobra, pompę, załadujmy ją jeszcze raz. Czy ją mogę jakoś załadować? Nie mogę. Dobra. Niby się załadowała. Zauważyłem, że nie można strzelić bronią, jeżeli sobie nie wyciągniemy jej na ramię. No i tak ta gra mniej więcej się ludzie na dzień dzisiejszy prezentuje. Jeżeli wam się taki materiał podoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, dajcie znać w komentarzach, co o takich tytułach sądzicie i czy chcecie, żebym więcej takich gierek testował na tym kanale, no to oczywiście też liczę na wasze komentarze. Póki co się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!